Cześć, na chwilę zostawiliśmy kawalerkę, aby pokazać Wam dzisiejsze zmaganie, z którym przyszło nam się zmierzyć, no i to, jak sobie z nim poradzimy. Wszyscy wiemy, jakie mamy czasy i że radzenie sobie ze zdalną pracą, dzieciaczkami przebywającymi wiecznie w domu, wymaga od domowników wydzielenia do tego odpowiedniego miejsca. No właśnie, ale jak z tym jest? Sporo osób rezygnuje z komfortu, marząc o własnej przestrzeni lub tej, gdzie będą mogły bez hałasu popracować. Tutaj także chcielibyśmy wygospodarować takie pomieszczenie, jednak bez skomplikowanych materiałów i budowlanego pyłu. Czy może się to udać? Zobaczmy. Mamy tu dość długi i wąski pokój, w którym po jednej stronie znajduje się część sypialniana, po drugiej zaś miejsce do pracy przy komputerze, które w czasie lockdownu jest sporo użytkowane. Zależy nam na tym, aby oddzielić te dwie strefy od siebie i swobodnie z nich korzystać, bez wchodzenia sobie w drogę. Przyznam szczerze, że troszkę nad tym główkowaliśmy. Przewijały się pomysły ze stelażami, mocowaniem regipsów, czy też wykorzystaniem płyt OSB. Jednak wszystko to wymaga sporej ingerencji w ściany, no i jest nieporęczne i ciężkie. Potrzebowaliśmy zatem czegoś, co będzie łatwe w montażu. Coś, co ewentualnie będzie można później zdemontować i przywrócić pierwotny stan pomieszczenia. Okazuje się, że jest takie rozwiązanie i można je znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę ścianki działowe Alara. Oglądaliśmy na stronie filmik wprowadzający, z którego dowiedzieliśmy się, że poszczególne moduły można malować, a szereg dostępnych elementów pozwala stworzyć ściankę działową dopasowaną do potrzeb i możliwości. Montaż ma być też prosty, bo łączymy tu poszczególne części w jedną całość, a sama zabudowa może sięgać aż 282 cm. Idealnie się składa, bo mamy tutaj sufit na wysokości 275 cm. Pomierzę sobie jeszcze teraz wszystko wszerz i zobaczymy, jak to się ma w praktyce. Miarka idzie w ruch i po chwili wszystko mamy zapisane, dzięki czemu możemy zamówić na stronie potrzebne elementy. Z trzech dostępnych rodzajów wybraliśmy moduły w białej kolorystyce. Będą pasować do wszystkiego, a w razie konieczności można je także pomalować. Zdecydowaliśmy się też, że oprócz przesuwanych drzwi ścianka będzie posiadała okno z żaluzjami oraz półki. No dobrze, elementy mamy już rozpakowane, zatem przejdźmy do stawiania ścianki, tak aby pokazać Wam, jak przebiega ten proces. Jak wiecie, zamierzamy oddzielić od siebie dwie strefy. Zgodnie z instrukcją użytkowania, aby zamknąć pomieszczenie, należy użyć paneli ogniochronnych i takie też mamy. Standardowo belki, do których zostaną zamocowane moduły, mają długość 225 cm. Musimy więc skorzystać z przedłużki. Ze słupka wyjmujemy więc stopę i dołączamy przedłużkę, skręcając całość za pomocą śrub. Przykładamy teraz słupek do ściany i sprawdzamy przy pomocy poziomicy, czy ustawiony jest prosto. Jeśli wszystko się zgadza, to obracamy nakrętki stopy tak, aby sięgała ona z sufitu i zablokowała słupek w miejscu. Przykręcamy ją następnie zarówno u góry, jak i u dołu. Jak podane z instrukcji, każdy pierwszy moduł idąc od podłogi warto zabezpieczyć dołączoną uszczelką, która uchroni go przed wilgocią, na przykład podczas mycia podłogi. Ma ona długość 1 metra, więc jak widać, idealnie pasuje do modułu. W wyznaczone miejsca wkręcamy teraz klipsy i przystawiamy całość do słupka, wciskając element we wpusty. Dodajemy następnie kołki i w ten sam sposób dostawiamy kolejny moduł. U nas będzie to żaluzja. Zanim pojawią się kolejne elementy, musimy się na chwilę zatrzymać. Jak zauważyliście, zabudowa nie sięga idealnie do samego sufitu, ale to żaden problem, bo mamy maskownicę. Maskownice zostaną przymocowane na sam koniec pracy. Na tym etapie trzeba do obu stron belki przykleić dołączoną do zestawu taśmę i przykręcić całość do sufitu. Dopiero teraz można dołożyć pozostałe dwa moduły i zamknąć je kolejnym słupkiem. Robimy to w ten sam sposób, wpinając po prostu klipsy we wpust oraz dokręcając element do sufitu i podłogi. Pierwsze koty za płoty. Jedna z trzech części jest już z nami. No i co? Na razie nie ma powodu do narzekania. Moduły przypominają troszkę takie duże klocki Lego dla dorosłych, które przysuwamy i wczepiamy. Miejmy nadzieję, że tak gładko pójdzie nam też z drzwiami przysuwnymi i półkami. Zobaczymy. Lecimy. Montaż drzwi rozpoczynamy od przykręcenia wspornika kątowego, który podeprze elementy znajdujące się nad otworem drzwiowym. Będzie on miał szerokość 75 cm. Dostawiamy więc słupek po drugiej stronie, a po złączeniu wszystkich części dokręcamy kątownik. Zanim przykręcimy słupek do sufitu i podłogi, sprawdzamy jeszcze raz poziomicą, czy wszystko równo stoi. Jak wspominaliśmy, ścianka nie musi być jedynie białą, gładką płytą. Co do modułów, wybór był tutaj naprawdę spory. Możemy zastosować okno, tablicę korkową, czy też żaluzję. Wszystko zależy tylko od naszych preferencji i potrzeb. U nas będą to półki, na których można postawić różne przedmioty. Zaczynamy od dołu, przyklejając uszczelkę i montując pierwszy pełny panel. Po boku przykręcamy wspornik, tak aby znajdująca się w słupku śruba przekręciła się i zablokowała w środku. Dodajemy teraz przekładkę i mocujemy kolejny wspornik.
Kiedy wszystkie elementy półek znajdą się na swoim miejscu, dodajemy znany nam już kątownik, na którym podobnie jak poprzednio lądują górne moduły. Po przystawieniu słupka i połączeniu go z całością możemy w analogiczny sposób zainstalować wsporniki po drugiej stronie. Pozostało więc wsunąć półki i przymocować je do całości. No i z grubsza mamy naszą ściankę. Z boku dojdzie jeszcze maskownica, więc nie ma co się martwić, że całość nie dochodzi idealnie do ściany. Czas zabrać się za drzwi przesuwne. Zaczynamy jednak od dokładnego zmierzenia wysokości zakupionych drzwi po to, aby dodać do wymiaru 48 mm i przenieść go na dwa słupki znajdujące się przy otworze wejściowym. Robimy to także na dalszym słupku, na który będą otwierać się drzwi. W otwory w szynie wkładamy wkręty, nasadki dystansujące i płaskie uchwyty, które pozwolą nam przymocować ją w wybranym miejscu. Wsuwamy teraz ograniczniki i rolki, które w późniejszym etapie wyregulujemy tak, aby drzwi nie otwierały się poza określone położenie. Do drzwi przykręcamy wsporniki i wieszamy je na wystających gwintach od rolek znajdujących się na szynach. Po ich przykręceniu można zabrać się za dolne ograniczniki. Muszą być one rozstawione kilka milimetrów szerzej niż grubość drzwi, tak aby te mogły się swobodnie pomiędzy nimi przemieszczać. Dotarliśmy do etapu wykończenia ścianki działowej i tu tak naprawdę mamy trzy zadania. A mianowicie zamaskować prześwity przy suficie i ścianie, zamaskować naszą szynę od podwieszonych drzwi, no i tutaj te wpusty w słupkach. Zatem lecimy. Na pierwszy ogień idzie szyna, a raczej panel, który ją przysłoni. Wystarczy równomiernie rozmieścić wsporniki i przypiąć ją, dodając na końcach fabryczne zaślepki. Wszystkie wpusty w słupkach przysłaniamy listwami, docinając je w miarę potrzeby do konkretnej długości. Aby zasłonić prześwit z boku ścianki, trzeba najpierw do belki przykleić dołączoną do zestawu taśmę klejącą. Robimy to z trzech stron i przyklejamy całość do ściany. Taśmę nakładamy również na panel maskujący i przystawiamy do ściany, zakrywając przerwę. W podobny sposób postępujemy z górnymi elementami. Co tu dużo mówić, oczekiwania potwierdziła rzeczywistość. Chcieliśmy wydzielić przestrzeń do pracy, oddzielając ją od sypialni i myślę, że nam się to w 100% udało. Czas na kilka przemyśleń odnośnie rozwiązania, jakim jest Alara. Sama praca z modułami jest na tyle prosta, że poradzi sobie z nią każda osoba. Nie trzeba mieć tu siły w rękach i profesjonalnego sprzętu, aby zamontować ściankę w wybranym miejscu. Przez chwilę martwiliśmy się, co będzie z prześwitami, bo moduły mają określone wymiary i zawsze zostanie jakaś przerwa z boku czy u góry. Jeśli chcemy tego jednak uniknąć, to dzięki maskownicom wszystko jesteśmy w stanie estetycznie wykończyć. Co jednak najważniejsze, to taki system można wykorzystać nie tylko do oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego, ale tworzenia także niskiej zabudowy czy odcięcia np. salonu od kuchni. Nas to przekonuje w zupełności i pytanie do Was, co Wy sądzicie o takim rozwiązaniu? Piszcie w komentarzach, gdzie byście zastosowali taki system u siebie w domu, a być może już wykorzystywaliście ścianki modułowe Alara. Podzielcie się swoją opinią, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!